Hej, 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 witam was wszystkich z tej strony Kaldyrn. Jak widzicie, wracamy do naszych postapokaliptycznych przygód w świecie Fallouta. Tak, przebywamy aktualnie w mieście The Hub, jednym z największych miast w pierwszej części gry. I tak, ostatnio, o ile dobrze pamiętam, pozbyliśmy się Dekera, w polskiej wersji Kafara z miasta. Tak więc jeden problem mamy z głowy. W poprzednim odcinku miałem nieco powiedzieć o Karma z nowej karawanie. Można im pomóc rzecz jasna w ochronie ich karawan, jako że one często są atakowane na pustkowiach. Dobra, tak czy inaczej, nie wiem, czy będę brał to zadanie, ponieważ raczej zapomnę go wykonać. Dobra, zadanie niby wziąłem, może tylko i wyłącznie dlatego, że dostaniemy zaliczkę skromną za jego wykonanie. Dobra, powinniśmy już dostać chyba zaliczkę 300 kapsli, o ile się nie mylę. Karawana nie pamiętam dokładnie, kiedy odjeżdża. W Pip-Boyu zapewne to jest. Wyeliminuj kupca, archiwum. No dobra, w każdym razie jeszcze pójdę się dopytać, jak... Albo dobra, może pójdę teraz nawet, żeby wiedzieć. Chyba u niej. Jestem dopiero 17. Aha. Czyli wysłałem 17, mamy dzisiaj 4. No to ponad 2 tygodnie, no nie ponad 2 tygodnie, prawie 2 tygodnie, nim karawana zostanie wysłana. Dobra. W następnej kolejności udamy się do biblioteki. Musimy zakupić sobie kilka książek, by zwiększyć nasze zdolności. Nie wiem, jaki mam sprzęt przy sobie na sprzedaż. Całkiem sporo tego, więc powinno wystarczyć. I tak, co ona ma przy sobie? Sporo tego ma. Na pewno kupimy wielką księgę, jak ona się nazywała? Wielka księga nauki, dokładnie. W ilości 5. Młody elektronik również w ilości 5. Podręcznik pierwszej pomocy oczywiście również. Oraz poradnik harcerza również w ilości 5. Kosztuje nas to, no, trochę ponad 8000 kapsli. Tak więc spróbujemy, może nam wystarczy na wszystko, co chcemy kupić. O, są lekkie lagi, zresztą tak jak zwykle w tych okienkach. O, akurat to nam niepotrzebne, mamy 4 pancerze również na sprzedaż, już 5000 jest, mamy urnę z prochami, oddamy nam niepotrzebna kurteczka, 3 pistolety. Wodę niepotrzebna nam. Dezerty. O, już prawie. O, już nawet ponad jest. Może zakosimy jej trochę steampacków. O, pięknie. O, trochę daje więcej. No to kastecik. No, jest prawie równo. Oferta. Wracamy do rozmowy. I ja przeczytam owe książki. Prawdopodobnie zrobię krótkie cięcie, żeby was nie zanudzać czytaniem tych książek. Chwilę to się robi. Tak więc będziecie musieli sekundę poczekać, aż skończę.
Dobra. Wszystkie książki zostały przeze mnie skonsumowane. Tak więc obciążenie mi trochę się zmniejszyło. Dobra, od razu ruszam do osobnika, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. Nazywa się Irving, znajduje się w tym miejscu. Mówiłem wtedy, że do rozpoczęcia zadania, które on dla nas ma, trzeba osiągnąć odpowiedni poziom. Pomyliłem się, ponieważ sprawdziłem wszystko i można już teraz wziąć to zadanie. Prawdopodobnie, z tego co pamiętam, pomyliło mi się to z następnej części, z drugiej, ponieważ był jeden typek, który mógł dać nam zadanie tylko po osiągnięciu odpowiedniego levelu. Dobra, jestem prawie zdrowy na maksa, brakuje mi 6 punktów zdrowia. Podaruję sobie odnawianie ich. Od razu przejdę do rozmowy z nim. No i dobra, on nas wysłał na swoją posiadłość, posesję można powiedzieć. Zapiszę na wszelki wypadek grę, ponieważ walka nie będzie łatwa. Moi towarzysze mogą odnieść spore obrażenia, jak nie zginąć, a na psa będę musiał uważać szczególnie. Już na dzień dobry dostałem z shotguna. Dobra. Zobaczmy, jaką mam celność w oczy. Niezbyt, ale w głowę jest całkiem spora. Spróbujemy. Tylko 7 punktów. Dobra, nie był to zbyt poważny strzał. Ale zaraz będziemy próbowali jeszcze raz. Ale nam zabiera niezłe obrażenia koleś. Trochę mamy przysłonięty cel. Okej. Temu go możemy w oczy potraktować. Pięknie. 42 punkty obrażeń. Jednego mamy z głowy. Trzeba szybko zebrać zainteresowanie pozostałych na siebie, aby pies nie obrywał. Kolejny padł przy okazji, tylko się nim zajął. Spróbujmy w oczy. Kiepściutko. Wejdziemy w to miejsce w takim wypadku. On nie powinien w nas trafić. Chłop tutaj sobie nieźle poczyna. Zatłukł kolejnego typka. A my mamy do załatwienia tego. Piękny finisher. Tego się spodziewałem. Tycho pobiera steampaka. Najwyraźniej w niezbyt dobrym stanie już jest. Teraz tej panience w oczy trzeba strzelić. Ups, chyba trafiłem przez przypadek o chłapa. Tycho pobiera kolejnego steampaka. Dobra, ochłap zabija tą panienkę. My zbierzemy agro na siebie. Dobra, kolejny pada. Voila, jak to się mówi.
Wszyscy leżą martwi u naszych stóp. Od razu mówię, że nagrodą za wykonanie tego zadania jest jedna z... Nie jedna. Najlepsza broń palna dostępna w całej grze. Oczywiście jednoręczna. Z której to chwilę pokorzystamy. Mamy steampaki. Dwa steampaki będziemy musieli dać Tycho, ponieważ swoje dwa zużył. Ale na szczęście, jak widzimy, trochę steampaków na półkach jest tutaj porozrzucanych. No i dodatkowo nasi oponenci również mają jakieś zapasy. Amunicja bardzo się przyda. O, jest nóż, bardzo dobry nóż. Potrafi bardzo duże obrażenia zabierać. Nie sprzedamy go, tylko oddamy Ianowi. Z prostej przyczyny, Ian bardzo często lubi wyjmować, zmieniać broń palną na nóż, kiedy mu się skończy amunicja w magazynku. Tak więc warto go zaopatrzyć w jakiś porządny właśnie nożyk, nóż, porządną broń białą, która potrafi zadać spore obrażenia. O, trochę amunicji do shotguna. Przekażemy ją oczywiście Tycho. Co my tu mamy? Jeszcze steampack leży na ziemi. Ładnie. I jeszcze jeden. Łącznie dwa. Chyba wszystko, co nas tu interesowało. No dobra, Tycho. Oddamy ci od razu amunicję, która tobie bardziej się przyda. I tak masz jej dużo. W końcu będziesz chodził później z combat shotgunem, najlepszą pompką dostępną w grze, która ma dodatkowo opcję serii. I jeszcze dwa steampaki, o których bym zapomniał. O, w ten sposób. I Janowi na razie nożyka nie dajemy, ponieważ zaraz będziemy mu dawali inną broń. To od razu damy mu przy okazji nóż. I my możemy się zwijać w sumie stąd. Nic nas tu już nie czeka. Idziemy tylko odebrać nagrodę. No i dobra. Zadanie wykonane. On się stąd zbiera. A my dostaliśmy całkiem przyjemną pukaweczkę 5,56 mm. Oczywiście robimy od razu wymiankę. 5,56 mm to jest ta amunicja. Trochę jej mamy, tak więc nie ma co narzekać. I Ianowi od razu właśnie zrobimy kolejną podmiankę. Kolejną podmiankę. Gdzie są te pukawki? O, właśnie. I amunicji, rzecz jasna, troszeczkę. Aha, tak, i nóż jeszcze miałem dać. Nóż, okej. Tak, i używaj swojej najlepszej broni. Dobrze ci to powiedziałem? Tak, jak się zacznie walka, wyciągnij swoją najlepszą broń. Dobra, możemy przespać się do rana. Jesteśmy zdrowi. Tutaj mamy pewną spółkę FLC. O ile dobrze pamiętam, możemy ich wytłuc bez
zwracania na siebie najmniejszej uwagi. Nikt nie będzie miał za złe tego, że ich pozbyliśmy się z miasta. Tak więc wykonamy to oczywiście, ponieważ w tym skarbcu trzymają małą fortunę. Punktów obrażeń, no nie jest to zachwycający wynik. Oni są dosyć wytrzymali, a dodatkowo z tego co pamiętam, korzystają ze steampacków, więc pokonanie ich nie jest taką prostą sprawą. Chyba że trafię w oczy i zabiorę porządne obrażenia. No właśnie. 52 punkty obrażeń. Masakra. O, ochłap przewraca naszego... jednego z naszych oponentów. Dobrze sobie radzi. Okej, okay. I Jan pozbył się następnego. No, ten teraz z tupaki, tak jak mówiłem. Trzy punkty. Mam nadzieję, że nie trafię ochłapa. Ha, ha! Kolejny piękny finisher. 46 punktów obrażeń. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Jak zapewne widzicie. Oczywiście ograbiamy ich, mają trochę steampacków. Troszkę kapsli, rozładowujemy ich broń. Wszystko rzecz jasna pójdzie na sprzedaż. Kolejne steampaki, kolejne kapsle. No i został jeszcze tylko ten. Zwykłego noża nie bierzemy, podarujemy sobie to. Do niczego nam się nie przyda. Na owych półkach chyba nic nie znajdziemy. Przynajmniej nie sądzę, żeby coś było na nich, również w biurkach. Tak więc przejdziemy od razu do sejfu. Na wszelki wypadek zapiszę. Nie chcę, żeby coś popsuło mi moją chwilę radości. Sejf pewnie zamknięty, a jak? Otwieranie zamków 80 mamy. Powinno być wystarczająco dużo. Tak, 45 punktów doświadczenia, udało się otworzyć. Co mamy na półce? No na półce jest troszkę tego. Mamy 15 butli z gazem, jest to amunicja do miotacza ognia. Granaty zwykłe, jak i plazmowe, przynajmniej ja je tak nazywam. Mantaty, zielone tableteczki, które nie pamiętam jak się nazywają. No, skrzynka pierwszej pomocy również się przyda. No i szafeczka, w której znajduje się, tak jak mówiłem, mała fortuna, 2000 sztuk kapsli. No, szybko, szybko. Iha. No dobra, tego przeszukałem? Czy nie? Przeszukałem, dobra. Udamy się od razu do sklepu, który znajduje się obok, General Store, zakupić kilka przydatnych, jakże przydatnych w późniejszym etapie gry przedmiotów. Chcę coś kupić i przy okazji pozbędziemy się niepotrzebnego śmiecia. On ma trochę książek dodatkowo, rzadko się, znaczy on posiada czasami w swoim zestawie książki, czasami ich nie ma, czasami ma. My je zakupimy od razu. Aby sobie je ponownie przeczytać. Dwa super steampaki.
trzy antyrady. Ważna rzecz. I na razie to wszystko. Teraz trzeba uregulować rachunek. Mamy trochę amunicji. No, jest prawie. Masz jakieś kapsle, to dorzucisz. Tak, masz jakieś 150. No, prawie wyszło. Jest równo. Oferta. Okej. Czyli jak na razie wszystko załatwione. Możemy iść po kolejne zadanko. Kolejne zadanko, które weźmiemy od jednej z trzech karawan. Mianowicie ich siedziba znajduje się tu. Oni się nazywają wszędobylscy handlowcy. Mają również pewien problem, z którym postaramy się rozprawić. Oczywiście mówimy mu, że szukamy pracy. On nas wysyła do swojego szefa. What do you want? Oczywiście muszę zadać ci kilka pytań. Time is money, chit-chat is not money. You hear about the job or what? Hot damn, someone with guts. Done and done. Go talk with my second, Rutger, and get the details. Okej. On mówi, on przyjmuje nas do tego zlecenia, ale po wszelkie szczegóły odsyła nas do swojego pomocnika Rutgera. Wynosi 500 kapsli, czyli 500 kapsli dostaniemy za wykonanie tego zadania. Zadanie chwilę potrafi zająć. Zostaliśmy odesłani do Beth, czyli właścicielki sklepu z bronią, znajdującego się w tym miejscu. Pokrótce, ich karawany są napadane. Nie wiadomo przez kogo. Jest trzech podejrzanych: Bractwo Stali, Szpony Śmierci i bodajże Supermutanci, ale dokładnie nie pamiętam. Op, no, jeszcze raz, musimy ciebie wypytać o wszystko, co się da. Czy mogę zadać ci kilka pytań? Oczywiście. Próbujemy wypytać ją wszystko, co się da. Dobra. Wypytaliśmy się o wszystko, co było możliwe. Tak myślę. No i sprawdzimy. Dobra, tak czy inaczej, będziemy kontynuowali to zadanie w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że wam się podoba. I cóż, do usłyszenia i trzymajcie się. Na razie.